Cześć, witajcie. Dzisiaj Nissan Ariya, zapraszam. Nowy Nissan Ariya to SUV Nissana pozycjonowany nieco wyżej aniżeli Qashqai, tak myślę, i mi osobiście bardzo on wizualnie się podoba. Zarówno przednia, jak i tylna część nadwozia dla mnie jest ładna stylistycznie i nie ma żadnych udziwnień stylistycznych, jak to miało miejsce w przypadku samochodów elektrycznych jeszcze kilkanaście lat temu. Prezentowany egzemplarz odpycha się na 19, a rozmiar ogumienia to 235x55 i na zewnątrz takie plastikowe osłony aerodynamiczne. Dookoła nadwozia biegną takie plastikowe nakładki w kolorze piano black. Doskonale wiecie, że nie lubię tej fortepianowej czerni, ale akurat z tym kolorem nadwozia tego Nissana ładnie to wszystko się komponuje. Dodatkowo ta dolna listwa zakrywa większość progu, a więc nogawek sobie nie ubrudzimy wsiadając do pojazdu. Drzwi tylne otwierają się pod kątem 90 stopni, przednie pod nieco mniejszym. Zajmowanie miejsca w kabinie należy do łatwych. Elektryczne źródło napędu Nissana Ariya, 214 koni mechanicznych, wszystko podane jak na dłoni. Pomarańczowe wiązki to od razu przywodzi na myśl, że jest to jednostka elektryczna. Kufer o pojemności 466 litrów, pakowny, ustawny, schowki po jednej, po drugiej stronie, z dwóch stron lampki, haczyki, podwójna podłoga. Tutaj taka dodatkowa przestrzeń, można tutaj sobie przewozić ładowarki i kable do ładowania. Po lewej stronie widzę płyn do spryskiwaczy, czyli jedyna rzecz, którą pewnie w tym samochodzie trzeba uzupełniać. I tak sobie myślę, czy rzeczywiście nakaz prawny jest, żeby ten płyn wozić, czy nie, bo różne ostatnie opinie na ten temat słyszałem. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Klapa zamykana elektrycznie. Jak widać, system nie jest czuły. Sprawdzę to jeszcze raz, bo to jest niezmiernie ważne, żeby komuś nie nabić guza. No powiem tak, system zadziałał prawidłowo, ale jednak ze sporym naciskiem i gdyby ktoś tutaj miał głowę w tym miejscu, guz murowany. Ilość miejsca we wnętrzu, jeśli chodzi o kolana, tułów, na szerokości ramion, wszystko jest idealnie, miejsca tu jest multum, ale jest jeden mały mankament i to jest jedyny mankament tego samochodu, który udało mi się znaleźć w trakcie całej recenzji, a mianowicie spójrzcie, fotel maksymalnie obniżony. Na wysokości głowy, a jestem łysy, tak na płaską dłoń. Zacznę unosić fotel do góry. W tej chwili maksymalnie uniosłem fotel do góry. Kto tu jest w stanie podróżować w tym samochodzie? Nie wiem. Jadę w dół. W tej chwili znów go maksymalnie obniżyłem. Więc jeżeli masz wzrost na poziomie 1,90 m, to jeszcze nie szorujesz o podsufitkę. Jeżeli będziesz miał tylko 1,92 m, 1,93 m, to od razu możesz szorować o podsufitkę. I to jest jedyny mankament tego wozu. Poza tym naprawdę to wszystko jest idealne, nie ma się do czego przypiąć. Te materiały, się powtórzę, są świetne. Schowki jeden, drugi, miękko wyściołane. Ten jest większy, ten jest mniejszy. W najbogatszej wersji z tego, co czytałem, to ten główny schowek jest otwierany elektrycznie. Nie wiem po co, ale taka opcja w bogatej wersji jest. Tak to wygląda, gdy wsiądę za siebie. 1,88 m. Miejsca akurat na styk, tak dla mnie. Jaki kolejny mały mankament? Jak maksymalnie opuszczę fotel, no a jeżdżę z maksymalnie obniżonym z racji tego, że to jest niewielka przestrzeń pomiędzy siedziskiem a dachem, to trudno jest wsunąć stopy pod fotel. Jeżeli lekko uniesiesz, stopy wsuwasz z łatwością, ale wtedy znowu szoruję głową pod sufitkę. Także SUV czy crossover, jak mówią niektórzy, a tego miejsca na wysokość w kabinie, no nie przesadnie dużo. Włącza USB z tyłu. Nawiewy dla pasażerów siedzących z tyłu, to wszystko elegancko wykonane, elegancki dekor, więc to wszystko zasługuje na same pochwały. Jedyny minus, to przed chwilą widzieliście, boczek drzwi z tyłu, tak samo jak z przodu, świetne materiały, pomimo tego, że to jest tania wersja. Oparcie kanapy dobrze wyprofilowane dla dwóch osób, jeżeli podróżujesz w dwójkę, to mięciutki podłokietnik, dwa uchwyty na kubki, 1/3, 2/3 możesz sobie złożyć oparcie, jeżeli chcesz podróżować w trójkę, to taka możliwość również istnieje, ale ten środkowy musi być nieco niższy. Na szerokości ramion czy tułowia miejsca im na pewno wystarczy. Płaska podłoga, jak to ma miejsce w wielu elektrykach. I nowa Ariya od spodu. Rzadko wchodzimy pod nowe samochody, ale tym razem celowo dawno nie byłem pod żadnym elektrykiem. Aerodynamika na pierwszym planie, wszystko świetnie zabudowane. Tutaj zabudowana bateria trakcyjna. Przód również cały zabudowany. Wszystko odśnie jak w nowym samochodzie. Obraz z kamery cofania, linie statyczne, linie dynamiczne, boczne odwzorowanie pojazdu. Wszystko jest czytelne, aczkolwiek jakość tego obrazu pozostawia nieco do życzenia.
Wnętrze z materiałów naprawdę świetnej jakości zostało wykonane, a przecież nie jest to najbogatsza wersja tego samochodu. Tu elegancki dekor, tutaj fizyczne przyciski do obsługi klimatyzacji i dobrze, że one są, bo możesz sobie również obsługiwać za pomocą tabletu dotykowego. Kierownica elegancko perforowana, świetnie przyszyta, bardzo dobrze leży w dłoniach, taka gruba, wielofunkcyjna, spłaszczona u dołu, z takim tutaj dekorem. Boczek drzwi, jeśli chodzi o materiały, podobnie jak deska rozdzielcza, to wszystko jest naprawdę wykonane z eleganckich materiałów, świetnie przyszyte i wizualnie tak samo robi bardzo dobre wrażenie. Tunel centralny również mięciutko, elegancko przeszyty. Ten dekor, nie wiem czy to drewno, czy materiał drewnopodobny, raczej drewnopodobny, ale robi mega dobre wrażenie. Dwa uchwyty na kubki, mięciutki podłokietnik, łokieć trafia w niego bez problemu, niewielki schowek pod nim i ładowarka indukcyjna w tym miejscu. Z tego co czytałem, to w najbogatszej wersji ten tunel środkowy przesuwany elektrycznie. Poniżej tego górnego panelu, mam na myśli tunel środkowy, dodatkowa półeczka i gniazda USB oraz gniazdo 12V w tym miejscu. Panel klimatyzacji fizycznej, te przyciski dobrze działają. Trzeba lekko je przyciskać. Również istnieje możliwość sterowania klimatyzacją dotykowo. To wszystko działa płynnie, dobrze. Dobra jakość tych ekranów ciekłokrystalicznych. Menu czytelne, dosyć intuicyjne, aczkolwiek pierwszy kontakt z tym samochodem jest taki, że trzeba się do pewnych funkcji przyzwyczaić, czy ich nauczyć. Gdybym miał już czegokolwiek się w tym menu przyczepić, to rozdzielczość i nasycenie barw u konkurencji jest nieco lepsze, aniżeli w tym konkretnym przypadku, mam na myśli tą dzisiaj prezentowaną Arię. Od samego początku przypadł mi do gustu, spójrzcie jakich używają skrótów. NAC, PET, HAM i PRZYC, zasil, aby ruszyć. Brzmi pięknie. Od razu się roześmiałem i już mi się podoba. Łączny przebieg tej Arii to 3927 km. Dostaliśmy ją do recenzji w 100% naładowaną. Jak na razie, pomimo tego, że samochód dosyć długo w użyciu, cały czas 100%, nic energii nam nie spadło. Zasięg, gdy otrzymaliśmy do recenzji, to 264 km, w tym momencie 261. I tak jak mówi właścicielka Ewa, której bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi tego Nissana do recenzji, nie jest wcale tak różowo, jak mówi producent do zasięgu tego samochodu, bo bateria 63 kWh, a pobór energii według Nissana to około 15,5 kWh na 100 km. To jak sobie prostym działaniem matematycznym wyliczycie, ten zasięg powinien być znacznie, znacznie większy. I powiem tak, w najcieplejsze dni rzędu plus 13, plus 14, które były tej jesieni i zimy, bo samochód odebrany kilka miesięcy temu z salonu, zasięg tego samochodu nigdy nie przekroczył 280 km. A w najchłodniejsze dni, gdzie były mrozy rzędu minus 12, minus 13 o poranku, minus 7, minus 8 w ciągu dnia, to jak mówi Ewa, zasięg tego samochodu spadał do około 220 km po naładowaniu do 100%. I przed nami droga ekspresowa S11, dzisiaj Nissan Ariya, wersja Advance, 214 koni, bateria o pojemności 63 kWh, pokaz dynamiki jak na razie w trybie normal, a za chwilę w trybie sport. I to, co jest największą zaletą w większości, zdecydowanej większości samochodów elektrycznych, to ich power, tak to mogę nazwać, no bo dynamika bez zastrzeżeń mogę powiedzieć wręcz, że jest fenomenalna. 120 na blacie, ja już milknę, spójrzcie na ten prosty tonometr. Średnio około 58-59 dB, panuje tutaj cisza. Gdzieś tam delikatnie tylko słyszę powietrze opływające samochód. Prowadzenie pewne, układ kierowniczy bezpośredni, niewielkie wychyły karoserii. Drugi pokaz dynamiki, tym razem w trybie sport. Samochód od razu czuły na pedał umownego gazu. Jeszcze tylko małą chwilę, skończy mi się odcinek dojazdowy, bo to jest 50. Wchodzę z powrotem na S-kę, tym razem w trybie sport. Bez żadnych pomiarów, subiektywnie uważam, że odrobinkę lepiej. Dynamika zadowoli nawet najbardziej wybrednych. Tutaj w tym miejscu drive mode, obok funkcja e-pedal, cały czas włączona, czy e-pedal, jak mówią niektórzy. Kiedyś w jakimś Nissanie Leafie mówiłem o tym. Możesz sterować wszystkimi funkcjami samochodu, mam na myśli przyspieszenie czy zwalnianie za pomocą jednego pedału. Praktycznie pedału hamulca w ogóle nie używam. Naprawdę przyjemny w usprowadzeniu, może jeden mały minus za funkcję Android Auto, która dobrze, że jest, ale jest po kablu. Ja myślę, że przy tak zaawansowanym technicznie samochodzie powinna być po prostu bezprzewodowa. W mieście zwinny, szalenie dynamiczny i cichy. To, że jest cichy, to fajnie, aczkolwiek niekiedy może to nie być zaletą, po prostu nie słyszą go piesi. I przed nami dziury. Tym razem Nissan Ariya,
Samochód elektryczny o bardzo dużej masie, porównując go do samochodów spalinowych, jest około 1900 tona masy. Powiem, że tak, sztywne zestrojenie zawieszenia, ale dobrze odfiltrowuje nierówności. Resztę tych nierówności odfiltrowuje fotel. Wewnątrz nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi, a spójrzcie na tą nawierzchnię. To nie przypomina drogi, to jest jakiś poligon doświadczalny w tej chwili po zimie. A samochód sobie z tym radzi bardzo dobrze. I kilka słów tytułem podsumowania. Bardzo przyjemny samochód. Kiedyś robiłem recenzję nowego Qashqai'a, samochód był dla mnie bardzo przyjemny. Podobnie jest z Ariją. Samochód niesamowicie dopracowany, komfortowy, cichy jak każdy elektryk, wygodny, dynamiczny. Jedyny mankament to jest ta odległość pomiędzy siedziskiem a dachem tego samochodu. To jest niestety mankament i tutaj nic z tym już nie zrobimy. Tak samochód został zaprojektowany. Osoby wysokiego wzrostu mogą mieć problem z zajęciem wygodnej pozycji. Przypominam, pola zęty 1,88 m i przy maksymalnie opuszczonym fotelu się tutaj mieszczę i jeszcze zapas tak na dłoń. Dach panorama, czyli też troszkę tamtego miejsca zabiera. Ale rzeczywiście, jakby ten fotel unieść do góry, to co widzieliście w trakcie prezentacji, to niestety nie bardzo wiadomo, co zrobić z głową. I to jest jedyny mankament tego samochodu. No a reszta to takie mankamenty jak wszystkich elektryków. Długi czas ładowania i niewielki zasięg. Tak jest z każdym elektrykiem i cokolwiek byście nie napisali, to jeżeli jesteście innego zdania, to ja się z tym po prostu i tak nie zgodzę, bo co to za technika, jak musisz taki samochód ładować w godzinach, a nie w minutach? Poza tym energia elektryczna na szybkich ładowarkach jest horrendalnie droga, także te rzeczy są do poprawki. Reszta jak najbardziej ok, świetne multimedia do tego jeszcze, bo tego nie wspominałem, świetne materiały w prowadzeniu, świetny samochód. Ewa, bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi go do recenzji. Ewa jeździ nim generalnie dookoła komina, czyli ten samochód spełnia swoje przeznaczenie. Dookoła komina nie pokonuje ponad 200 km dziennie, więc wszystko jest ok. W nocy go ładuje, w ciągu dnia jeździ. Świetny samochód, dziękuję jeszcze raz za udostępnienie do recenzji. Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.